Dzień dobry. Zaczęliśmy nasze wydarzenie, nasze webinarium. Będę wdzięczna, jak Państwo przywitają się na czacie, powiedzą, czy mnie słychać, czy mnie widać. O, widzę, że na pewno u części z Państwa, tak, i nawet duża część, dużo osób mnie widzi i mnie słyszy. To bardzo dobrze. To tak jeszcze dosłownie poczekamy do jednej minutki, żeby wszyscy na spokojnie mogli wejść tutaj do nas z poczekalni. Bardzo się cieszę, że udało się, tak, że Państwo tutaj z nami są, że się wszystko na razie udaje technicznie. Słychać i widać, to ważna rzecz, że się słyszymy i widzimy. Mam nadzieję, że tak będzie z pozostałymi prelegentami też, właśnie prelegentkami i naszymi gościami. Dobrze. Ja od razu tutaj jestem, już tłumaczę, że jestem tylko na rozpoczęcie. Zaraz będę przekazywać głos prowadzącej to spotkanie, nasze webinarium i jej gościom, a właściwie gościniom. Dobrze, proszę Państwa, bo już jesteśmy chwilę po 17. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na pierwszym z cyklu trzech webinarów Jak odpowiadać na globalne wyzwania, edukacja globalna w trzech krokach. Ja nazywam się Marta Kałużyńska i jestem koordynatorką CEO, koordynatorką projektu W świat z klasą, w ramach którego właśnie ten cykl szkoleniowy został zorganizowany. Bardzo się cieszę, że temat edukacji globalnej spotkał się z takim szerokim odzewem i że tak dużo nas razem się tutaj spotyka. I mam nadzieję, że po naszych trzech spotkaniach, że uda nam się zachęcić Państwa do korzystania z metody, jaką jest edukacja globalna, do korzystania z naszych materiałów i właśnie takiego, że Państwo będą czuli taką większą swobodę i także większą potrzebę mówienia na lekcjach o współczesnym świecie, o tym, jak on jest skonstruowany, jakie są na nim współzależności, jakie wyzwania przed nami stoją, i także kształtować w uczniach i trochę też sobie samym takiej postawy odpowiedzialności właśnie za świat. Dosłownie dwa zdania o projekcie W świat z klasą. Jest to projekt międzynarodowy, którego CEO jest liderem. Razem z nami w nim działa 9 innych organizacji pozarządowych w 9 innych europejskich krajów. No i jego celem jest właśnie takie wspieranie nauczycieli, nauczycielek w włączaniu wątków edukacji globalnej i celów zrównoważonego rozwoju do nauczania przedmiotowego i do realizacji projektów młodzieżowych. W ramach projektu powstały już liczne materiały, prowadziliśmy kursy e-learningowe, takie długo trwające. No i właśnie teraz i też szkolimy tak bardziej krótkoterminowo i tutaj z Państwem spotykamy się właśnie w ramach takiego szkolenia short term. No i cóż, właśnie w racji koronawirusa spotykamy się online. Wygląda na to, że na razie udało nam się zacząć bez problemów technicznych. Mam nadzieję, że to potrwa do końca naszego webinara. Niemniej jednak proszę Państwa o wyrozumiałość, cierpliwość, jeżeli coś tutaj by się wydarzyło, takich jakichś kwestii technicznych. No i właśnie kończę, przekazując Państwa w dobre ręce. Ja z Państwem zobaczę się na drugim i trzecim webinarze, także do zobaczenia. Przekazuję Państwa w ręce naszej prowadzącej Sylwii Międzybrockiej, która jest czynną nauczycielką i także osobą bardzo doświadczoną w edukacji globalnej, już długoletnią współpracowniczką Centrum Edukacji Obywatelskiej,
Sylwia jest współautorką, autorką naszych materiałów edukacyjnych, mentorką w naszych kursach internetowych, a także trenerką. Także Sylwio, w Twoje ręce. Dzień dobry. Bardzo dziękuję Marta za przedstawienie mnie. Prosiłabym tylko o potwierdzenie, czy Państwo mnie widzicie i słyszycie. Tak, widać, słychać. Tak, bardzo dziękuję. Ja pozwolę sobie tylko powiedzieć, że tutaj po prawej stronie Państwo już odkryliście, że jest publiczny czat, na którym zachęcamy, żebyście Państwo publikowali swoje refleksje, ale obok znajduje się też taka ikona ze znakiem zapytania, gdzie prosimy, jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś pytanie, to prosimy, żebyście Państwo nacisnęli na tę ikonę i czas na odpowiedzi na Państwa pytania został przewidziany na końcu webinaru. Pytanie można kierować do wszystkich uczestniczek dzisiejszego naszego spotkania, więc bardzo gorąco Państwa zachęcamy i do dzielenia się refleksjami, i do dzielenia się jakimiś wątpliwościami, gdyby takie były. Na pewno wszyscy na tym skorzystamy. Marta mnie już przedstawiła, ja rzeczywiście na co dzień jestem nauczycielką, w tym momencie w szkole średniej, natomiast przeszłam przez wszystkie etapy edukacji, bo uczyłam w gimnazjum, uczyłam też w szkole podstawowej. Natomiast jestem także współautorką publikacji, o której będę miała dzisiaj przyjemność między innymi Państwu powiedzieć. Oprócz mnie wystąpią dwie inne współpracowniczki CEO i cieszy mnie to ogromnym, napawa mnie to ogromną radością. Dzisiaj to spotkanie pomyślane zostało w ten sposób, żeby właśnie osoba, która jest praktykiem i która na co dzień włącza te zagadnienia edukacji globalnej do swojej codziennej pracy, pokazała Państwu, jak to zrobić, jak można to zrobić, bo oczywiście możliwości jest dużo więcej, ale też, żebym Państwu pokazała takie podstawowe informacje na temat pewnych pojęć, na temat pewnych zjawisk związanych z edukacją globalną. I to będzie takie trochę uporządkowanie wiedzy. W ankietach, które Państwo wypełnialiście podczas zapisu na to spotkanie, zaznaczaliście Państwo, że chcielibyście poznać jakieś nowe narzędzia, otrzymać inspiracje. Część z Państwa też pisała, że jest to tematyka, która mieści się w Państwa obszarze zainteresowań prywatnych i zawodowych i oczekujecie Państwo właśnie też od nas podpowiedzi, ale także aktualizacji tego, jak można mówić o współzależnościach w dobie koronawirusa. Jestem przekonana, że osoby, które zaprosiliśmy dzisiaj do dzisiejszego webinaru, spełnią te oczekiwania i że ja sama również zdołam odpowiedzieć na Państwa wątpliwości. Mam nadzieję, że spotkanie będzie dla Państwa ciekawym doświadczeniem. Natomiast myślę, że warto zacząć od uporządkowania pewnych wiadomości i informacji. Czym jest edukacja globalna? Bo to jest pytanie, które mogą sobie Państwo, przynajmniej niektórzy, zadawać. Tak naprawdę jest to pojęcie dosyć szerokie, które łączy w sobie elementy siedmiu innych edukacji, ponieważ w zakres edukacji globalnej wchodzą elementy edukacji obywatelskiej, edukacji o prawach człowieka, międzykulturowej, antydyskryminacyjnej, ekologicznej, rozwojowej czy pokojowej. W czasie takiego spotkania, które miało miejsce kilka lat temu, to był właściwie cykl spotkań pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych, rozmaitych instytucji, uczelni, ale też ministerstwa, została wypracowana definicja mówiąca o tym, że edukacja globalna to jest tak naprawdę część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która pokazuje pewne zjawiska i pokazuje też pewne zależności między rozmaitymi elementami świata, który nas otacza i w którym żyjemy. Ma też przygotować nas do tego, żeby umieć odpowiedzieć na pewne wyzwania, które stoją przed nami i żeby tutaj dostrzegać też powiązania między tymi sferami, które dotyczą polityki, ekologii, ekonomii, czy kultury. I
Proszę Państwa, kiedy mówimy o takiej edukacji globalnej, to automatycznie pojawia się nam właśnie to pojęcie współzależności. Jest to właśnie, w zasadzie jest to zjawisko nieuniknione. Jeszcze pod koniec XX wieku bardzo silny był ruch antyglobalistów czy alterglobalistów. Ludzi, którzy przeciwstawiali się temu, aby tutaj pewne zjawiska miały wymiar taki ponad, czy międzynarodowy. Dzisiaj tak naprawdę wiemy doskonale, że jest to niemożliwe już i w zasadzie wydaje się nie do zahamowania, przynajmniej w takich warunkach, które byłyby do zaakceptowania, które nie byłyby związane z jakąś katastrofą. Miejmy nadzieję, że do niej nie dojdzie. Natomiast jest to wzajemne przenikanie się różnych kultur, różnych zjawisk i tak jak wspomniałam przed momentem, są tak naprawdę cztery takie obszary, które w zasadzie dotyczą, o których można mówić o tym, że mamy jakieś współzależności, bo mówimy o nich, gdy jest mowa o polityce, o ekonomii, o społeczeństwie i o ekologii. Natomiast jest to też takie zjawisko, które pokazuje nam przenikanie się, ale równocześnie wpływ na to, co dzieje się w naszym życiu. I mam dla Państwa takie pierwsze ćwiczenie, które pokazuje właśnie, czym mogą być takie globalne współzależności. Bardzo proszę, żebyście Państwo się zastanowili teraz nad tym, co Państwo ostatnio jedliście, czy jaki posiłek Państwo przygotowywaliście, gdzie Państwo zrobili zakupy, jak były zapakowane te produkty, skąd one pochodziły, w jaki sposób Państwo przygotowaliście posiłek, jaką drogę przebyły produkty, aby dotrzeć do miejsca zakupu. Frytki i schabowy. Skąd pochodziły ziemniaki i mięso? Z Polski. Lepiej nie wiedzieć. Ja jeszcze poczekam, bo kilka osób pisze, tak? Spaghetti. No właśnie, proszę Państwa, spaghetti, które swoje korzenie przecież wywodzi z Włoch. Kupuję produkty oznaczone PL. Brawo. A produkty z Włoch, tak. Kupuję najczęściej w lokalnym sklepie, głównie warzywa. Mhm. Jeszcze poczekam chwilkę, bo parę osób pisze. Polskie bazarki. Mhm. Dostawca znany. No właśnie, proszę Państwa, jeżeli mamy taką możliwość, to rzeczywiście znamy, kupujemy lokalne produkty u polskich dostawców, w polskich sklepach, ale przecież wiemy, że część tego rynku została opanowana przez koncerny międzynarodowe. Wiemy też, że czasem pewne potrawy, mimo że są smaczne i przez nas bardzo lubiane, pochodzą z innych regionów kraju. I przecież jeszcze ja pamiętam w czasach mojego dzieciństwa, że cukinia, kalafior, pomidory na przykład nie były dostępne w środku grudnia, dzisiaj już są. I nie odczuwamy tak bardzo silnie tego, że mamy zmienne pory roku, że tutaj nasze produkty pochodzą z różnych części świata. Zwróćmy uwagę na to, że część na przykład owoców, warzyw jest zapakowana w folię. To również ma znaczenie dla tego, co się później będzie z tym działo, co się będzie działo z naszym światem. I to właśnie pokazuje też doskonale, czym są współzależności globalne. I one mogą tak naprawdę dotyczyć wielu rzeczy, nie tylko jedzenia, bo trudno zaprzeczyć, że w obecnych czasach na przykład kinematografia amerykańska, czy muzyka, czy w ogóle kultura pochodząca ze Stanów Zjednoczonych są bardzo, bardzo silnie zaznaczają swoją obecność w mass mediach, w portalach jakichś społecznościowych, że przecież ubrania, które na sobie nosimy, często są z metką wskazującą na
kraj produkcji, który jest oddalony od nas o tysiące kilometrów. Korzystamy ze sprzętu, który został wykonany w rozmaitych częściach świata. I pracujemy też w miejscach, które należą do międzynarodowych organizacji. Współpracujemy z ludźmi, którzy żyją na innych kontynentach, w innych sferach czasowych. I to wszystko pokazuje właśnie te współzależności. Gdyby się skupić na polityce, popatrzmy na organizacje międzynarodowe i instytucje. Bank Światowy, Organizacja Narodów Zjednoczonych, czy choćby nawet Unia Europejska. Dzisiaj wpływają bardzo mocno na to, jakie mamy prawo i nawet jeżeli jesteśmy suwerennym krajem, to i tak musimy się podporządkować pewnym dyrektywom, które są ustanawiane ponad naszym, no można powiedzieć, prawda, ponad wspominięciem naszego Sejmu i Senatu. A nawet kraje, które też przecież są suwerenne, czy są niezależne, jak na przykład Chiny, mimo wszystko, chociaż są potęgą gospodarczą, militarną, to również muszą się dopasowywać do polityki międzynarodowej. Więc wzajemne wpływy tak naprawdę dotyczą każdego z nas i każdej sfery naszego życia. I dlatego warto też o nich mówić. Natomiast mam teraz dla Państwa takie ćwiczenie, proszę się nie obawiać, ponieważ ono będzie, nie będzie tutaj, mimo tego, że mamy edukację na odległość, nie będzie Państwa sprawdzało zdolności i ich też nie wymagam, ale bardzo proszę, jeżeli Państwo macie, to narysujcie proszę na kartce mapę świata. Ewentualnie, jeżeli ktoś nie ma takich możliwości, to proszę ją sobie wyobrazić. Dam Państwu na to chwilkę. Jak ona będzie wyglądała? Cieszę się, że Państwo kochacie mapy. No właśnie, proszę Państwa, z Europą w centrum. Mhm. Tak. Jestem przekonana, że przynajmniej u większości z Państwa, jeżeli nie u wszystkich, ta mapa wygląda mniej więcej tak. Prawda? Tutaj mamy Ameryki po lewej stronie, centralnej części Europa, Afryka, Azja po prawej. Ale proszę Państwa, wcale nie jest to takie oczywiste, ponieważ kiedy ja pierwszy raz zobaczyłam mapę, którą posługują się Chińczycy, byłam bardzo mocno zaskoczona. Proszę się przypatrzeć, jak Państwo reagujecie na taki widok. Państwo środka, no właśnie, uprzedza Pani to, co mam powiedzieć. My oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do tego widoku, w którym południk zerowy przecina się z równikiem i właśnie tam przechodzi też przez tę jedną z dzielnic Londynu. Natomiast nie jest to wcale takie oczywiste, bo Chiny, które należą też do tej organizacji normatywnej, podpisały, prawda, czy stosują to, ale te wytyczne wcale nie każą umieszczać tego punktu przecięcia w centrum. I Chiny, które nazywają się właśnie, same nazywają się państwem środka, umieszczają siebie właśnie w tym środku. Więc to pokazuje już, że czasami warto wyjść poza pewne schematy, że nie wszystko jest takie oczywiste, jakby nam się wydawało. Natomiast, proszę Państwa, mam tutaj dla Państwa jeszcze jeden slajd. To jest mapa, którą posługują się na przykład w australijskich szkołach. Co Państwo sądzicie o takim widoku? Mnie on bardzo zaskoczył w pierwszym momencie. Tak, z naszego punktu widzenia jest to do góry nogami. Tutaj dostałam taką informację od jednego z uczestników, że mocno zacina. Proszę mi o informację, czy mnie Państwo widzą i słyszą. Dobrze, to te osoby, które mają jakieś problemy z internetem, bardzo dziękuję za potwierdzenie, proszę, żeby włączyły F5 i to powinno pomóc, bo to widocznie jest u Pana problem. Bardzo dziękuję za potwierdzenie. Natomiast wracając do naszego wątku, rzeczywiście zwróćcie Państwo uwagę,
to jest dla nas zaskakujące, prawda? Mocno nas wybija z takiego komfortu, z tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni w zasadzie od szkoły podstawowej. No i właśnie tutaj Państwu chciałam pokazać, tak, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do postrzegania świata z takiego punktu widzenia Europy. No i bardzo często też jeszcze Stanów Zjednoczonych. Natomiast to wcale nie jest takie oczywiste. Tutaj Państwu wkleiłam taki slajd pochodzący z ogólnodostępnych materiałów. Link do tego Państwo otrzymacie w materiałach i notatkach po naszym spotkaniu. I kiedy ja pierwszy raz się zastanawiałam nad tym pytaniem, które zostało tutaj postawione, gdzie jest najwięcej osób, które mają dostęp do internetu, wcale nie było dla mnie takim oczywistym, że jest to Azja. A jednak zwróćmy uwagę na to, że wiadomości, które dominują u nas w środkach masowego przekazu, skupiają się głównie na tej kulturze europejskiej i Indie i Chiny, no właśnie. Skupiają się na tej kulturze europejskiej i skupiają się ewentualnie na tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, bardzo często tylko marginalnie pokazując to, co dzieje się w innych regionach naszego świata. Natomiast to jest taka perspektywa bardzo jednostronna. I tutaj warto przejść w tym momencie do tego, czym są kraje globalnej północy i globalnego południa, ponieważ jest to, są to pojęcia nierozerwalnie związane też z edukacją globalną. Kiedyś, proszę Państwa, mówiło się o krajach trzeciego świata, mówiło się też o na przykład krajach rozwijających się. Dzisiaj używamy raczej tych określeń globalna północ i globalne południe jako takie, które nie niosą ze sobą tego pierwiastka wartościującego. I jest to w zasadzie określenie takie neutralne znaczeniowo, odwołujące się trochę do geografii, lecz tak jak Państwo widzicie teraz na slajdzie, jest to oczywiście dosyć umowne. Kraje globalnej północy to, proszę zwrócić uwagę, że prawda, jest Ameryka Północna, Europa, część Azji, ale również Australia i Nowa Zelandia, które są takimi krajami dosyć zasobnymi, mocno uprzemysłowionymi. I natomiast to, co znajduje się poniżej, Ameryka Południowa, Afryka, część Azji, to tak zwane kraje globalnego południa. I tutaj często zwraca się uwagę na różnice ekonomiczne, ale oczywiście one nie są jedynymi, które decydują o tym, że rozdzielamy te dwa obszary. Wiele mówi się też o tym, że kraje globalnej północy to takie obszary, które są w pewien sposób zunifikowane, które mają bardzo podobną kulturę, prawda? Których podobnie ludzie się umierają, mają podobne poglądy, upodobania taką kulturę w rozumieniu sztuki i tak dalej. Natomiast w krajach globalnego południa to zróżnicowanie jest dużo bardziej widoczne. Podobnie jest, proszę Państwa, też na przykład z wierzeniami, czy z jakimiś kulinarnymi tutaj dziedzinami. I to jest taka pewna różnica. Sam ten podział sięga jeszcze czasów kolonializmu. Niestety, bardzo często są to kraje, które borykają się na przykład z pewnymi trudnościami związanymi z niedofinansowaniem, z gorzej rozwiniętą infrastrukturą, ale nie jest to jedyny czynnik, o którym mówimy właśnie mając na myśli kraje globalnego południa i kraje globalnej północy. Ja jako nauczycielka lubię dostawać też takie konkretne narzędzia, które później mogę wykorzystać w swojej szkole na zajęciach z uczniami i uczennicami. I dostaniecie Państwo też link do takiego filmu, który doskonale tłumaczy i pokazuje te różnice. Film został przygotowany przez grupę Zagranica. Ja kilkakrotnie go wykorzystywałam z powodzeniem na swoich zajęciach, więc obiecuję, że też Państwo będziecie mieli do tego dostęp. Natomiast o czym warto zawsze pamiętać tutaj, kiedy mówimy o krajach globalnego południa i globalnej północy, to postawa takiego szacunku i solidarności. To, że te kultury są inne,
czy nawet jeżeli nie są tak rozwinięte pod względem na przykład przemysłowym, ekonomicznym i tak dalej, nie oznacza oczywiście, że są gorsze. I warto to podkreślać, są nawet takie dokumenty, które pokazują w jakiś sposób z takim szacunkiem mówić o mieszkańcach, o mieszkankach tych regionów. A warto, proszę Państwa, o tym mówić, bo też w ten sposób kształtujemy pozytywną postawę u naszych uczniów i uczennic. Ja, proszę Państwa, tutaj mam na przykład taką książeczkę, pokażę Państwu, dla dzieci, która, proszę zwrócić uwagę, że pokazuje tutaj takie różnorodność, którą się spotykamy, prawda? Że były tam dzieci, których rysy wskazywały na to, że pochodzą z odmiennych kultur. Więc warto pokazywać uczniom, że to, co inne, to nie jest złe. To jest po prostu inne, że powinniśmy do tego podejść z ciekawością i z szacunkiem. Natomiast kiedy obracamy się już w kręgu tych zagadnień, to proszę Państwa, koniecznie trzeba wspomnieć o czymś, co nazywamy celami zrównoważonego rozwoju. Jest to część agendy, która została podpisana w roku 2015 w Nowym Jorku przez wszystkie 193, mam nadzieję, że się nie pomyliłam, kraje członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych. I te cele zastępowały cele milenijne, które zostały ustalone 15 lat wcześniej. Są to takie priorytety, które kraje członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych ustawiły sobie jako właśnie cele do realizacji do roku 2030. I celów tych jest 17. Dotyczą one kilku stref związanych z ludźmi, z klimatem, z ochroną zdrowia, spokojem na świecie. Jako pierwszy cel został tutaj wskazany, została wskazana walka z ubóstwem i dążenie do wyeliminowania go na całym świecie, podobnie jak walka z głodem i pomoc do wprowadzenia zrównoważonego rozwoju. Zapewnienie wszystkim ludziom zdrowego życia i dobrobytu oraz dostępu do edukacji. Proszę zwrócić uwagę, że przy tym czwartym celu mamy też wskazane uczenie się przez całe życie. Mnie zawsze ten cel tak bardzo nobilituje, ponieważ my nauczyciele generalnie jesteśmy tą grupą zawodową, która przez całe życie się kształci. Piątym celem jest osiągnięcie równości płci i wzmocnienie pozycji kobiet oraz dziewcząt. Kolejny to zapewnienie wszystkim dostępu do wody, dobrych warunków sanitarnych, podobnie jak z dostępem do energii, uwaga, po przystępnej cenie również. Wzrost gospodarczy, godna praca, innowacyjność, wspieranie też jakiegoś zrównoważonego przemysłu. Dziesiąty cel to zmniejszenie nierówności w krajach i między krajami oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju państw i społeczeństw. Podobnie jak wsparcie rozwoju takiej odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji. Kolejne trzy cele są związane już z ochroną klimatu i zasobów, w tym mórz, oceanów oraz ekosystemów takich lądowych. Szesnasty cel jest skupiony na szerzeniu pokoju, sprawiedliwości i odpowiedzialnych instytucji, natomiast siedemnasty mówi o partnerstwie na rzecz realizacji celów. I to są, proszę Państwa, takie cele, których państwa członkowskie są rozliczane, które czy właściwie z ich realizacji. W Polsce odpowiada za to Główny Urząd Statystyczny i można odszukać dokument z 2018 roku, który właśnie mówi o tym, na ile w naszym kraju udało się te cele zrealizować. Natomiast my jako organizacja pozarządowa, Centrum Edukacji Obywatelskiej, jest on jednym z naszych priorytetów, aby właśnie na rozmaitych polach i w rozmaity sposób te cele zrównoważonego rozwoju móc realizować. I będę miała dzisiaj Państwu okazję opowiedzieć przynajmniej o kilku z nich. Natomiast znakomite materiały, które zostały tutaj przygotowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych, to filmiki, które
pokazują, czym te cele zrównoważonego rozwoju są. Takie najpopularniejsze występuje Malala, blogerka, działaczka, ale też laureatka pokojowej Nagrody Nobla oraz aktorka, której nie trzeba przedstawiać wszystkim miłośnikom ekranizacji serii o Harrym Potterze, czyli Emma Watson. Autorem scenariuszy do tych filmów jest Sir Ken Robinson. Myślę, że większość z Państwa zna tego brytyjskiego działacza na rzecz lepszej edukacji, ponieważ jego wystąpienie na TEDxie jest jednym z najpopularniejszych od wielu lat. I ja przyznaję, że jako nauczycielka w szkole wielokrotnie na różnych warsztatach i na zajęciach też zapoznawałam swoich uczniów i uczennice z takimi materiałami. I linki do tych filmów Państwo dostaniecie w notatkach po webinarze. Natomiast dzisiaj tych z Państwa, którzy jeszcze nie mieli okazji zobaczyć tego obrazu, chciałam zaprosić właśnie na taki krótki filmik, który będzie pokazywał, czym te cele zrównoważonego rozwoju są. Hello, I'm Emma Watson. We have an urgent mission to complete by 2030, and I really need your help. We need to fight global inequality, end extreme poverty, and respect our planet. Watch this film to find out how you can use your creativity and power to help us achieve these goals. Thank you. Hello? Hello? Are you there? I was just saying that we have to use our creative superpowers to achieve the United Nations global goals. How? Although the Earth is just a tiny speck in space, it seems enormous to us when we're on it. The global goals can seem huge too. But if you focus on fixing the things where you live, you can make a big difference. There are three ways you can help. You can invent, innovate, and campaign. And let's take a lightning flight around the world to see what young people are doing already. First stop is Istanbul in Turkey, where we meet Elif. She's an inventor. Like many big cities, there's a lot of pollution in Istanbul. Most of it's caused by petroleum-based plastics. Elif wasn't happy about that and wondered what she could do. So she invented a new natural plastic made from banana skins. No, seriously. It's cheap, easy to recycle, and you can make it in your own kitchen. And if you like banana desserts, you can't really lose. Unless you eat too much. So, let's talk about toilets. This is Rohit. He lives in Bangalore in India. The population there is growing very quickly, and so is all the, well, waste. A regular toilet uses 6 litres of water each time it's flushed. This is too much where water's scarce. So Rohit invented a toilet that saves 50% of that water. He called it the vacuum flush. His invention won an international science prize, and now he's flushed with his own success. As it were. You can be an innovator, be creative, and think about how to improve the way we live. Take Urban Creators in North Philadelphia. This amazing group of teenagers reclaimed derelict land in a dangerous, run-down neighbourhood. They built a thriving farm where they grow fresh food and now supply hundreds of local homes and restaurants. Life Do Grow Farm has transformed the community and made it healthier and safer for everyone. Now, let's go to Nigeria, which has one of the fastest growing populations in the world. This is Team Cheris, a group of brilliant girls who are solving a big problem. Team Cheris realised that in parts of Nigeria, lots of people get sick because rubbish isn't cleaned up properly. So they created Discardius, a phone app to report waste and have it taken away safely where eco-friendly cars. See? Sometimes a healthier world is just one great idea away. You could be a campaigner. Malati and Isabel are sisters from Bali. They've been on a mission to stop plastic bags from harming their beautiful island home. Millions of plastic bags end up in the ocean. They pollute the water and harm marine life. Malati and Isabel decided enough was enough. They organised petitions and beach cleanups,
and now their efforts have convinced their governor to ban plastic bags in Bali by 2018. Finally, let's go to Jordan. This is Mazoum from Syria. She used to live in a refugee camp. Many girls in the camp had to marry so young that they had to give up their education. Mazoum thought this was a big mistake, and she waged a campaign to convince parents to keep their daughters in school and not make them marry too young. All girls have a right to a great education. And just look at what one educated girl can achieve with enough determination. Young inventors, innovators and campaigners everywhere are changing the world for good. And so can you. You just need to care, get creative and collaborate. If we all do that, by 2030 we can really make the global goals a reality. I'm just saying. Mam nadzieję, że Państwu podobał się ten filmik. Polecam też ten drugi. Naprawdę z doświadczenia mówię, że jest on znakomitym narzędziem, którym możemy też wprowadzić w szkole na zajęcia z uczniami, gdy będziemy ich zapoznawać właśnie z zasadami edukacji globalnej, gdy będziemy mówić o celach zrównoważonego rozwoju. Natomiast, proszę Państwa, teraz chciałam Państwa zaprosić do kolejnego tematu, o które zresztą Państwo prosiliście. Temat globalnej współzależności w dobie koronawirusa, czyli coś, co niestety jest bardzo aktualne. I głos oddam teraz Joannie Humce, która jest pracowniczką Centrum Edukacji Obywatelskiej i opowie Państwu coś na ten temat. Ja na chwilkę zniknę, ale obiecuję, że do Państwa jeszcze za chwilę wrócę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Czy mnie słychać? Tak najpierw się wolę upewnić, zanim wejdę w temat. Okej, okay, no to super, że mnie słychać. Trochę odbiegniemy od tematu samej edukacji globalnej i się skupimy na globalnych współzależnościach w dobie pandemii. Przygotowałam kilka, takie cztery tematy główne, które dla mnie są najbardziej istotne w obecnej sytuacji. Natomiast uważam też, że ta pandemia i ta sytuacja, w której teraz jesteśmy, jest w ogóle świetnym punktem wyjścia do rozmowy na temat globalnych współzależności. A to dlatego, że jak widzimy na mapie, praktycznie wszystkie kraje są poszkodowane w pewnym stopniu przez pandemię, przez koronawirusa. I pokazuje to, jak bardzo jesteśmy zaplątani w sieć wzajemnych powiązań. Wystarczy, że ktoś coś zrobi w Chinach, żeby w ciągu kilku miesięcy cały świat poczuł konsekwencje. Więc te współzależności globalne są tutaj widoczne bardzo jaskrawie. Jest to też taka chyba pierwsza sytuacja, która trochę odwraca kota ogonem, ponieważ zawsze jak myślimy o epidemiach, o chorobach, to kojarzymy to raczej z innymi regionami świata, a w tym momencie, chociażby ta mapa pokazuje wyraźnie, że koronawirus jest chorobą globalnej północy. I nawet w samej Afryce koronawirus jest kojarzony z chorobą białych, chorobą osób bogatych, które mogą podróżować, więc to też jest bardzo ciekawy temat, który będzie bardziej poruszony w kolejnym webinarium, właśnie na temat tego, jak przedstawiamy świat, jak przedstawiamy globalną północ, jak przedstawiamy globalne południe. A na początku samej pandemii w ogóle Unia Europejska zaczęła się zastanawiać, co będzie, jeżeli koronawirus dotrze do Afryki. W tym momencie koronawirus dotarł do Afryki, natomiast kraje odpowiedziały z takimi regulacjami, takimi restrykcjami, że pozwoliło to ochronić bardzo wiele osób i statystyki oficjalne przynajmniej pokazują, że ten kontynent jest jednym z mniej dotkniętych tą pandemią. I Felwine Sarr, który jest senegalskim uczonym, właśnie powiedział, to skomentował to w ten sposób, że Europejczycy boją się o nas, a my boimy się o nich, właśnie pokazując ten taki odwrót sytuacji globalnej. Więc ja wybrałam kilka tematów, tak jak powiedziałam, z tego, jak pandemia wpływa na globalny świat, zglobalizowany świat.
Więc pierwszym takim tematem, który wybrałam, jest zmiana klimatu, która jest największym wyzwaniem obecnie całej ludzkości. I na początku, kiedy pandemia się rozpoczęła, mogliśmy słyszeć, że będzie miała bardzo pozytywny skutek, ponieważ emisje CO2 spadną. Natomiast według organizacji Carbon Brief te emisje spadną zaledwie o 5,5%, więc jak widać tutaj na tym też wykresie, który został przedstawiony przez BBC, ten spadek nie będzie aż tak istotny. Wrócimy zaledwie do takich samych emisji jak sprzed kilku lat, a nie na przykład sprzed 20 czy 30. I też istotne jest to, że aby utrzymać nasz klimat w mniej więcej podobnym stanie jak obecnie, musielibyśmy ograniczać te emisje o co najmniej 7,6% każdego roku, więc niestety te takie zapowiedzi, że koronawirus chociażby tutaj w tym nam pomoże, niestety nie są zbyt optymistyczne. Z drugiej strony, z powodu COVID-a i z powodu całego kryzysu wokół tej choroby, wiele krajów globalnego południa skupiło swoje siły właśnie w walce przeciwko chorobie, co spowodowało, że niektóre części krajów zostały pozbawione ochrony. Tak się stało na przykład w Kolumbii, gdzie wszystkie siły zbrojne, siły porządkowe zostały skupione na walce z pandemią, a w tym samym czasie zaczęło się masowe wylesianie Amazonii, masowe spalanie Amazonii. A jak wiemy, wylesianie jest też jednym z głównych powodów zmiany klimatu. Obecnie mówi się, że w Kolumbii przez pierwsze 4 miesiące tego roku zostało spalonych więcej lasu, więcej terytorium niż w ciągu całego roku 2019. Kolejnym tematem, który chciałam poruszyć, oczywiście jest ekonomia, bo pandemia w oczywisty sposób i w oczywiście negatywny sposób wpłynęła na globalną gospodarkę. I tutaj skupiłam się głównie na globalnym południu, ponieważ o globalnej północy, o Stanach Zjednoczonych, o Europie mówimy cały czas o tym, jak uderzy w nas, już uderza zresztą, ta epidemia. Natomiast właśnie jeśli chodzi o globalne południe, wyciągnęłam takie dwa główne tematy, czyli kryzys finansowy globalnej północy oraz restrykcje poruszania się. Dlaczego kryzys finansowy w krajach globalnej północy ma aż taki duży wpływ? Kiedy my na przykład kiedy istniejemy w normalnej sytuacji, możemy sobie pozwolić na zakup wielu produktów pochodzących z globalnego południa. Kiedy uderzy w nas kryzys, wiele rodzin, wiele osób będzie musiało zrezygnować z tych produktów, za co zapłacą producenci z krajów globalnego południa. Takim przykładem są na przykład kwiaty z Kenii, które stanowią około 30% wszystkich kwiatów sprzedawanych w Unii Europejskiej. Kiedy zaczęła się pandemia, kwiaty oczywiście straciły w ogóle całkowity popyt, a w ciągu naprawdę kilku tygodni pracę w Kenii straciło 30 tysięcy osób, a skutki finansowe szły mniej więcej około 300 tysięcy dolarów dziennie straty. Globalna północ i możliwości finansowe, które mamy na globalnej północy, w ten sposób bardzo dobitne wpływają na globalne południe. Również restrykcje w poruszaniu się uderzą na przykład w sektor turystyki, który jest bardzo ważny na przykład w Azji czy w niektórych krajach Afryki, jak Kenia właśnie. I tam te osoby, które są zatrudnione w sektorze turystyki, po prostu stracą pracę, stracą całkowicie swoje zarobki. I w tamtych krajach to właśnie ludzie bardziej się boją właśnie tego kryzysu ekonomicznego, tego braku klientów, braku popytu na swoje produkty, a nie koronawirusa. Kilka liczb, które zostały przedstawione przez organizację Oxfam, to są przerażające dosyć, tutaj właśnie przedstawiam. Czyli w tym momencie może dojść do tego, że kolejne 611 milionów osób na świecie powiększy grono osób żyjących w ubóstwie. Czyli to jest 8% społeczeństwa, które powiększą to grono tych osób żyjących w ubóstwie. Z drugiej strony problemem jest zatrudnienie nieformalne, ponieważ osoby zatrudnione nieformalnie nie mają żadnego zabezpieczenia społecznego. W momencie, kiedy tracą pracę,
nie mają żadnej możliwości uzyskania pomocy społecznej, pomocy ekonomicznej ze strony państwa. A jak widzimy, tutaj pokazałam procenty, to są procenty odpowiadające krajom, mianowicie 90% pracowników pracujących w krajach o rozwijających się, o niskim poziomie dochodów, to są osoby zatrudnione nieformalnie. To samo dotyczy 67% pracowników i pracowniczek w krajach wschodzących gospodarek i 18% w krajach rozwiniętych. Więc to są bardzo duże ilości osób, które po prostu z dnia na dzień zostaną bez żadnych wpływów ekonomicznych. Innym oczywiście problemem jest odpływ inwestycji w tych krajach. W tym momencie już odpłynęło z krajów, z gospodarek wschodzących 83 miliardy dolarów. Oczywiście to też będzie miało wpływ na miejsca pracy, tak jak Oxfam napisał w swoim raporcie, to może być nawet połowa miejsc pracy w Afryce, które po prostu przestanie istnieć, a łącznie pracownicy i pracowniczki na całym świecie mogą stracić do 3,4 biliona dolarów. To są niesamowite kwoty. COVID ma też oczywiście wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe, tak jak już było pytanie, jak było komentowane wcześniej. Obecnie żyjemy w czasach, gdzie pozyskujemy produkty z całego świata. Bardzo często są to bardzo długie łańcuchy dostaw i w momencie, kiedy łamią się one, część osób nie będzie miała dostępu do żywności. Głównie dotyczy to miast, na przykład na globalnym południu, gdzie te restrykcje są bardzo silne. Bardzo dużo osób w tym momencie ma bardzo duże problemy w dostępie do warzyw, owoców ze wsi, bo po prostu nie ma możliwości transportowania. Zatem osoby, które żyją w mieście, mają bardzo utrudniony dostęp, ceny są bardzo wysokie, natomiast osoby żyjące na wsi po prostu nie mają jak sprzedać swoich produktów i też nie mają możliwości zarobkowania. Jak to powiedział Imran Khan, który jest premierem Pakistanu, jeśli zamkniemy miasta, uratujemy ludzi przed koronawirusem, ale umrą oni z głodu. Taką odpowiedzią na bezpieczeństwo żywnościowe jest suwerenność żywnościowa, o której również mówimy w niektórych naszych materiałach, która oznacza, że społeczności mają możliwość decydowania o tym, co chcą produkować, czego nie chcą produkować, czy chcą być zależni, czy niezależni spożywczo, że tak powiem, ponieważ ze względu na różne polityki międzynarodowe część krajów została niejako przymuszona do tego, aby produkować produkty na zewnątrz, te, które można eksportować, czyli na przykład kakao, na przykład kawę. W momencie, kiedy przychodzi kryzys i na te produkty nie ma popytu, bądź są złamane łańcuchy dostaw, producenci tacy nie mają w ogóle dostępu do możliwości sprzedaży swoich produktów i tym samym, jako że zostawili swoje uprawy na rzecz właśnie kawy czy kakao, nie mają ani dostępu do żywności, bo tej żywności nie ma na lokalnym rynku, ani też nie mogą sprzedać swoich produktów. Dlatego też ta suwerenność żywnościowa jest teraz bardzo mocno przebijana ze względu na to, że przy takich kryzysach to jest bardzo inteligentny sposób na prowadzenie ekonomii. Pokazałam tutaj dwa zdjęcia. Jedno to jest pszenica, drugie to jest ryż, z takiego powodu, że na przykład w tym momencie już Wietnam zamknął eksport na swój ryż, tak samo Tajlandia ograniczyła ten eksport. Zatem osoby, które były uzależnione od importu ryżu z tych krajów, w tym momencie zostają pozbawione tego posiłku. Równocześnie Rosja, Kazachstan oraz Ukraina zamknęły eksport na przykład dla pszenicy, co także prowadzi do tego, że jest mniej pszenicy na rynku międzynarodowym, ceny wzrastają, a najbiedniejsi ponownie mają problem z dostępem do tych produktów. Kolejnym tematem, który chciałam szybko poruszyć, jest równość płci. To jest temat, który też poruszam bardzo często w naszych materiałach, zwłaszcza, że w obecnej dobie zmiany klimatu kobiety o wiele częściej są poszkodowane przez właśnie skutki tego zjawiska i generalnie nierówność płci, zwłaszcza na globalnym południu, jest bardzo wyraźna.
ale kobiety również częściej pracują na rynku nieformalnym, dlatego też łatwiej jest je zwolnić i zostają one pozbawione wszelkich środków do życia. Z drugiej strony, oczywiście kobiety są odpowiedzialne za opiekę nad dziećmi, nad chorymi członkami, członkiniami rodzin, dlatego w momencie, kiedy zamykają się szkoły, w momencie, kiedy istnieje epidemia i po prostu trzeba się zająć chorymi osobami, ponieważ na przykład szpitale są już przepełnione, to są to kobiety, które się zajmują właśnie swoimi bliskimi. Innym tematem jest przemoc wobec kobiet, który oczywiście jest bardzo dużym problemem zazwyczaj, natomiast w momencie, kiedy kobiety nie mogą wyjść na zewnątrz, są zamknięte ze swoimi partnerami czy z innymi osobami, które wobec nich stosują przemoc domową, to jest bardzo duży problem i w tym momencie jest bardzo dużo badań, które pokazują, jak się wzrosła przemoc wobec kobiet, takich jak na przykład Meksyk, który jest chyba jednym z najbardziej niebezpiecznych krajów dla kobiet na świecie. Więc można by zapytać, czy COVID jest kryzysem czy szansą? Z tego, co pokazałam, no, jesteśmy w sytuacji krytycznej, gdzie bardzo dużo osób zostanie pozbawionych środków do życia, bardzo dużo osób spadnie do strefy bardzo ekstremalnej biedy, będzie bardzo dużo kryzysów żywnościowych, więc to jest bardzo ciężka sytuacja. Natomiast z drugiej strony pokazuje nam, że obecna gospodarka, obecny wygląd świata być może nie jest tak, jak powinien być. Być może powinniśmy postawić inne wartości, inne rzeczy w centrum. Naszym centrum powinno być może człowiek, życie, przetrwanie na planecie, a nie tyle gospodarka, nie tyle ekonomia i jak największy zysk, który teraz, jak wiadomo, no, jest w centrum naszej uwagi, co było pokazane chociażby przy pandemii w Wielkiej Brytanii, gdzie premier stwierdził, że nie zamknie sklepów, nie zamknie rynku, ponieważ PKB musi rosnąć, niezależnie od tego, czy ludzie będą umierać, czy nie będą umierać na koronawirusa. Dlatego tutaj być może jest szansa na spojrzenie krytycznym okiem na to, jak wygląda nasz świat i być może więcej osób zacznie szukać alternatyw, które już istnieją, ponieważ istnieje bardzo dużo różnych alternatywnych pomysłów. Od ekonomicznych, no przez przeróżne pomysły na to, jak świat mógłby wyglądać, aby był bardziej sprawiedliwy, bardziej równy i z takich, w którym więcej osób ma dostęp do po prostu dobrej jakości życia. Na koniec chciałabym przedstawić Państwu taką stronę, być może Państwo ją znają, być może nie. To jest strona, która nazywa się radaroutriders.pl. To jest zbiór dziennikarzy, dziennikarek, osób, które też podróżują po świecie, które zbierają różne ciekawe informacje z całego świata. I kiedy zaczęła się pandemia, wprowadzili właśnie taką swoją inicjatywę, aby ludzie mogli wpisywać różne inicjatywy oddolne, które mają na celu właśnie walkę ze skutkami pandemii. I tam jest mnóstwo różnych inicjatyw i według mnie to jest właśnie fajny sposób na pokazanie tego, że już się dzieje dużo rzeczy, społeczeństwo bierze życie w swoje ręce i warto działać, bo naprawdę istnieje bardzo dużo możliwości, można popatrzeć na te inicjatywy i można się zainspirować nimi. Są tam inicjatywy z całego świata, więc bardzo zapraszam do przejrzenia i porozmawiania ze swoimi uczniami, uczennicami na temat tego, jak można inaczej kreować świat, jak on może wyglądać, co my możemy zrobić, żeby był po prostu lepszym miejscem. W tym momencie oddaję głos z powrotem do Sylwii, ponieważ no właśnie tym się to zajmuje edukacja globalna i właśnie teraz Sylwia opowie więcej na temat celów samej edukacji globalnej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że znowu mnie widać i słychać. Rzeczywiście ten temat koronawirusa, wtedy, gdy jesteśmy wszyscy w takiej sytuacji ograniczonych możliwości korzystania z rozmaitych
usług, możliwości podróżowania i tak dalej. I gdy uważnie przypatrujemy się temu, co dzieje się na świecie, jest tematem bardzo ważnym i warto tutaj też sięgnąć po to, czego uczy nas i co przekazuje nam edukacja globalna, po zasoby takiej międzynarodowej solidarności, empatii i współodpowiedzialności. Bo proszę Państwa, jeżeli będziemy szerzyć właśnie te zagadnienia związane z edukacją globalną, jeżeli będziemy mówić naszym uczniom i uczennicom o tym, dlaczego te rzeczy są tak istotne, będziemy sprawiać, że rzeczywiście będą jakieś zmiany. Dlatego, że edukacja globalna powoduje lepsze zrozumienie pewnych współzależności, które decydują o tym, jak wygląda nasze codzienne życie. Pokazuje o tym, że czasami nawet najmniejsze wydawałoby się wybory dotyczące tego, gdzie robimy zakupy, w jaki sposób na przykład korzystamy z pewnych zasobów naturalnych, mają wpływ na to, co dzieje się nie tylko wokół nas, ale też w, wydawałoby się, odległych częściach świata. Dodatkowo edukacja globalna uczy też takiego właściwego odbioru informacji, uczy pewnej selekcji i analizy tego, co dociera do nas w środkach masowego przekazu, ale również jest do wykorzystania w szkole i łączy się z tym, co nakładają na nas podstawa programowa i wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej, o czym zresztą będę za chwileczkę Państwa przekonywała. Uczy krytycznego myślenia, wyrażania opinii, pracy zespołowej, czyli takiej naprawdę ważnej kompetencji dzisiaj poszukiwanej przez większość pracodawców, ale też umiejętności analizowania, rozumienia, doceniania różnych poglądów i światopoglądów, czyli kształtuje tę umiejętność takiego szacunku dla inności. I proszę Państwa, edukacja globalna odwołuje się zarówno do umiejętności, jak i do wartości i do postaw. Tutaj widzicie Państwo na slajdzie infografika, która dołączona jest do publikacji, o których będziemy za momencik rozmawiać i zbiera te wszystkie najważniejsze informacje. Natomiast umożliwia ona lepsze zrozumienie współczesnego świata, w żaden sposób nie kolidując z podstawą programową oraz z funkcjami, jakie nałożone zostały na nas jako na nauczycieli i na szkołę. Bo przypomnę definicję, która pojawiła się już wcześniej. Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która kładzie nacisk na tłumaczenie pewnych przyczyn, konsekwencji zjawisk, przełamywanie stereotypów, uprzedzeń, kształtowanie krytycznego myślenia, zmiany postaw i tak dalej. Szczegółowo Państwo macie to omówione w publikacji, która odwołuje się właśnie do podstawy programowej. Link jest tutaj na slajdzie, ale dostaniecie go Państwo też w notatkach po webinarze i to można sobie to dodatkowo przeanalizować i przeczytać szczegółowo. Natomiast edukacja globalna wpływa również na te kluczowe umiejętności, które mamy obowiązek kształtować w rozmaity sposób, więc rzeczywiście da się to zrobić. Na temat tego, jak można łączyć edukację globalną oraz pewne umiejętności i treści programowe, które mamy wykorzystywać na swoich zajęciach w szkołach, powstały pewne publikacje przygotowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i są to, po pierwsze jest to taka publikacja wprowadzająca, tutaj Państwo widzicie ją na pierwszym miejscu, czyli Edukacja Globalna w Szkole Podstawowej, która przybliża podstawowe zagadnienia związane właśnie z edukacją globalną i z tym, jak można ją w szkołach podstawowych wprowadzać. Natomiast oprócz tego powstało 5 publikacji ze scenariuszami lekcji, z podpowiedziami, jak na różnych przedmiotach można połączyć te dwie rzeczy. I powstała tutaj publikacja do języka polskiego, którego mam przyjemność być współautorką, do matematyki, religii, etyki i geografii. I znajdziecie tam Państwo
konkretne scenariusze lekcji, które odwołują się do konkretnych punktów podstawy programowej i pokazując, w jaki sposób łączą po prostu te wymogi podstawy programowej z tymi zagadnieniami, które zostały poruszone. Natomiast ja przyznaję, że kiedy kilka lat temu zaczynałam współpracę z Centrum Edukacji Obywatelskiej, to zaczynałam właśnie od takiego kursu dla nauczycieli i w pierwszym momencie wydawało mi się, że język polski i edukacja globalna, jak to połączyć? Tymczasem okazuje się, że rzeczywiście można i można to zrobić na każdym przedmiocie. Te publikacje, proszę Państwa, są też tak pomyślane, że dostajecie tam Państwo nie tylko scenariusze do inspiracji czy do wykorzystania na lekcje, ale również pewne porady takie metodyczne, pomysły, które można zaczerpnąć. Scenariusze zostały przygotowane w taki sposób, że można je zrealizować w całości, można sobie wziąć tylko jakąś część, która nam najbardziej odpowiada, czy znając możliwości naszego zespołu klasowego, w którym chcemy przeprowadzić lekcje, dopasować do też możliwości u naszych uczniów i uczennic. Dodatkowo mogę powiedzieć, że wiele z tych scenariuszy po pewnej modyfikacji z powodzeniem udaje się wykorzystać jako na przykład scenariusze godzin wychowawczych. Tak zostały one też pomyślane. Więc na przykład można tam pominąć fraszki Krasickiego czy Kochanowskiego i po prostu zagadnienia związane ze zdrowiem omówić też z uczniami i uczennicami na godzinie wychowawczej. Zatem jeżeli ktoś z Państwa nie uczył któregoś z tych przedmiotów, to proszę się nie zrażać, bo jestem przekonana, że każdy z Państwa znajdzie tam też coś dla siebie. Zachęcam również do tego, żeby nie ograniczać się tylko do sięgnięcia po te publikacje, które dotyczą naszego przedmiotu, ale przeglądać wszystkie, dlatego że ręczę Państwu, że zostały one naprawdę napisane przez fachowców i każdym z nich znajdziecie Państwo fantastyczne ćwiczenia i narzędzia, które można wykorzystać też na innych przedmiotach. Oprócz tego Centrum Edukacji Obywatelskiej przygotowało również 6 plakatów, które można na przykład powiesić w swoich szkołach, w klasach i łączą one w atrakcyjny sposób taką stronę graficzną i tekst, tak aby uczniom zaznajomić z pewnymi treściami, zresztą nie tylko uczniom, bo przecież resztę grona nauczycielskiego czy rodziców, którzy przychodzą do naszych placówek także. Natomiast też chciałabym Państwu wspomnieć o tym, że kilka lat wcześniej zostało przygotowane 5 takich publikacji Edukacja globalna na zajęciach przedmiotowych w gimnazjum. I mimo, że gimnazje zostały zlikwidowane, to jednak moim zdaniem te publikacje nie straciły na swojej aktualności, ponieważ pewne treści, które zostały tutaj zawarte, znajdują się w tej podstawie programowej obowiązującej w szkole podstawowej, a niektóre przeszły do szkół ponadpodstawowych, więc to jest trochę taki uśmiech w stronę tych z Państwa, którzy uczą w liceach, w technikach, w szkołach ponadpodstawowych. Tych publikacji wtedy też było 5. Powstała publikacja do historii WOS-u, do plastyki zajęć artystycznych, do języka angielskiego, języka polskiego oraz do biologii. One niestety nie są już dostępne w wersji drukowanej, ale bez problemu można je znaleźć na stronach Centrum Edukacji Obywatelskiej, są dostępne w formie elektronicznej, podobnie zresztą jak te publikacje do szkoły podstawowej, o których mówiłam przed momentem. I dostaniecie Państwo link do takiej biblioteczki, gdzie można sobie je przeglądnąć. Ja przyznaję, że z niektórych korzystam do tej pory, mimo że wydawałoby się, że w gimnazjum już jest przeszłością. Natomiast proszę zwrócić uwagę, jeżeli Państwo będziecie przeglądali też te publikacje, że o pewnych tematach, które pojawiały się też na przykład w tych celach zrównoważonego rozwoju, można mówić na rozmaitych przedmiotach i w rozmaity sposób. I tak na przykład temat ubóstwa można poruszyć na przykład na języku polskim, gdy omawiamy opowieść wigilijną Karola Dickensa, ale z powodzeniem możemy mówić też o tym na WOS-ie.
Z kolei równość płci to temat, który możemy poruszyć na geografii w kontekście porównania danych na przykład na temat wykształcenia, zatrudnienia, zarobków kobiet, ale również na matematyce, prawda? Więc to da się tylko nie połączyć. Podobnie jest też na języku polskim czy na innych przedmiotach. Więc pokazują te publikacje, że te tematy związane z celami zrównoważonego rozwoju można spokojnie włączać do realizacji swojego materiału. W żaden sposób to nie koliduje. Niektórzy nauczyciele, którzy i nauczycielki, którzy zaczynają przygodę właśnie z edukacją globalną, mają takie obawy, czy zdążą z realizacją podstawy programowej, bo wiadomo, że mamy taki obowiązek, więc z własnego doświadczenia mówię, że tak, oczywiście. I jeszcze raz chciałam zaznaczyć, że naprawdę można je dowolnie wykorzystywać, modyfikować i przywoływać w rozmaitych okolicznościach, nie tylko takich lekcji przedmiotowych. Natomiast proszę Państwa, teraz, ponieważ obiecaliśmy Państwu, że będzie tutaj dużo też praktyków, chciałam Państwa zaprosić do wysłuchania współpracowniczki Centrum Edukacji Obywatelskiej, ale również bardzo doświadczona nauczycielki geografii, więc ja bym bardzo dziękuję. Witam serdecznie. I chciałam zapytać tradycyjnie, czy mnie widać i słychać. No to świetnie. Dziękuję bardzo za informację zwrotną. Jestem nauczycielką geografii. Pracuję obecnie w szkole podstawowej, ale przeszłam też etapy gimnazjum i szkoły ponadpodstawowej. I realizuję edukację globalną od bardzo wielu lat. W różnym stopniu, na różnych etapach i w różnym zakresie. Chyba najbardziej efektywne dla mnie i skuteczną edukacją globalną jest taka, która opiera się na takich czterech filarach. Te filary to łączenie faktów i zjawisk, to również odkrywanie różnych punktów widzenia i wartości, a także zadawanie pytań. Te pytania dla mnie są bardzo, bardzo istotne, z uwagi na to, że one wnoszą wiele i angażują niesamowicie uczniów, ponieważ jeśli zadają pytania, to wtedy są bardziej zaangażowani. I zaczniemy od pytań. Te pytania, można powiedzieć, pytania kluczowe, angażujące, inspirujące, zwiększają efektywność nauczania w edukacji globalnej zdecydowanie, angażują uczniów, nadają strukturę całemu procesowi uczenia się. No i oczywiście są taką refleksją dla uczniów, dla mnie, jak również na temat przekonań i stereotypów. Uczeń zadaje sobie pytanie, dlaczego tak myślisz? Dlaczego ja tak myślę? Dlaczego moi rodzice tak myślą? Jest tutaj wiele elementów, które warto by było podkreślić, mianowicie te pytania kluczowe, strukturyzujące wiedzę, przekładać się na działania. Tutaj mamy kilka ilustracji. Dwie na dole mówią o wojnie i zamieściłam je dlatego, aby pokazać Państwu, że można w bardzo prosty sposób, zadając pytanie, jakie są oblicza wojny, zaangażować uczniów do poszukiwania odpowiedzi na to pytanie. Tutaj przykład książek, przykład filmów, jak również przykład po drugiej stronie, widzicie Państwo zdjęcie, jak gdyby odpowiedzi na to pytanie. Poszukujemy odpowiedzi na pytanie, do czego nam jest potrzebny pokój. I tutaj akcja uczniowska dotycząca pokoju. Kolejny element to łączenie faktów i zjawisk. A więc powiedziałam o tym, że jest to klucz do skutecznej i efektywnej edukacji globalnej. Ten klucz do efektywności to łączenie faktów i zjawisk realizuje na kilku poziomach. Pierwszy to poszukiwanie związków między ludźmi, którzy żyją
w różnych rejonach świata. Zdawać by się mogło, że na pozór nie widać tego. Handel międzynarodowy, powiązania między robotnikami w fabryce a konsumentami. Jaki jest związek między dziećmi, które pracują w kopalniach afrykańskich, wydobywają surowce, a wspaniałymi smartfonami, którymi posługują się nasze dzieciaki. To jest pytanie, które spędza sen z powiek nauczycieli, którzy chcieliby, aby dzieci nie korzystały co roku z nowych smartfonów, nie robiły tej zmiany tak często. Kolejny poziom to poszukiwanie połączeń między bardzo szerokimi zagadnieniami, między tematami, które na pozór też nie są ze sobą połączone. Na przykład zmiana klimatu, imigracje. Jak to się ma do siebie, czy jest jakiś związek między tymi zagadnieniami. Albo dostęp do wody i ubóstwo. Czy to ma jakiś związek, czy ma jakieś znaczenie, że mamy dostęp do wody i ubóstwo z drugiej strony. Trzeci poziom, który jest bardzo istotny przy łączeniu faktów i zjawisk, to pokazanie połączenia tego, co lokalne, z tym, co globalne. Na przykład już pojawiające się dzisiaj na spotkaniu odpowiedzialne wybory konsumenckie całej rodziny albo moje wybory konsumenckie i ich wpływ na warunki pracy w odległych fabrykach, na przykład fabrykach odzieżowych w Indiach czy w Chinach. Kolejny element to zaangażowanie. Zaangażowanie i zachęta do tego, aby dzieci i młodzież zaangażowali się w działania, które będą prowadziły do zmiany, bo właśnie na tej zmianie nam zależy. Edukacja globalna to pewne poziomy. Pierwszy poziom to uświadomienie sobie, że świat jest różny i że jesteśmy bardzo mocno od siebie uzależnieni. Drugi poziom to prowadzenie pewnego zaangażowania i działania, a trzeci poziom to już zmiana, dokonanie zmiany w swoich zachowaniach i reagowanie na zachowania innych. No tutaj mamy przykłady ilustrowane zdjęciami działań młodzieżowych dotyczących wody, oczyszczania najbliższych zbiorników wodnych. Chodziło tutaj na przykład o odpowiedzialne gospodarowanie wodą. Kolejna rzecz przy zaangażowaniu to uświadomienie dzieciom i młodzieży poprzez własne przykłady to, że działania indywidualne mają znaczenie. Ma znaczenie, że nie używasz toreb foliowych. Ma znaczenie, że nie kupujesz wody w butelkach plastikowych. Ma znaczenie, bo jeżeli będzie takich zachowań więcej, to będzie to odpowiedzialne zachowanie całego społeczeństwa. Tu przykład z boku fotografii pokazujących, jak można przechowywać żywność bez energii elektrycznej. To też ma znaczenie, jak sobie radzimy w sytuacjach ekstremalnych i w sytuacjach trudnych. Kolejna rzecz, na jaką chciałabym zwrócić uwagę, bardzo istotna, to odkrywanie wartości i różnych punktów widzenia. To jest takie filozoficzne podejście z jednej strony, ale z drugiej niesłychanie istotne, bo uświadomienie dzieciom i młodzieży faktu, że nasze przekonania, poglądy wynikają z systemu wartości, z tego, w jakim kraju się urodziliśmy, z tego, w jakiej rodzinie się wychowujemy, no ma ogromne znaczenie. Staram się za każdym razem zwracać uwagę na fakt, że każdy może inaczej patrzeć na te same zagadnienia. I podkreślam w swojej pracy, że żebyśmy szanowali inne punkty widzenia, nawet w sytuacji, w której się z tym nie zgadzamy. Zanim pokażę ostatni slajd, chciałabym zacytować pewien tekst. Oczywiście dotyczy czegoś, co Państwo bardzo dobrze znają. Posłuchajcie. 12 października 1492 roku, po wyczerpującym rejsie, trwającym ponad 2 miesiące, na pokładzie okrętu Santa Maria powietrze przeszył histeryczny okrzyk.
Ląd na horyzoncie. Krzysztof Kolumb oraz jego załodze przyniósł nadzieję większości mieszkańców Antylii oraz kontynentu po drugiej stronie Atlantyku zagładę. A więc punkt widzenia, perspektywa. Ta perspektywa europejska, perspektywa mieszkańców rdzennych Ameryki zupełnie inna. Tak jak na tych dwóch ilustracjach. Łódź i ląd. A więc zaczęłam od pytań i skończę pytaniami. Jak perspektywa wpływa na obraz świata? Jak wiele zależy od perspektywy? Co jest problemem, a co rozwiązaniem? Chcę Państwu tylko na koniec powiedzieć, że po prawie 500 latach wielki pomnik Krzysztofa Kolumba, który postawiono w Ameryce i Dni Kolumba, po 500 latach zostały przemianowane te Dni Kolumba na Dni Rdzennej Ludności. Perspektywa europejska zupełnie inna. Odkrycie Ameryki. Perspektywa rdzennej ludności Ameryki zupełnie inna. Zagłada. Bardzo dziękuję i życzę powodzenia w realizacji edukacji globalnej w szkołach. Bardzo dziękujemy za to nadzwyczajne wystąpienie. Rzeczywiście pytania, z którymi Hania nas zostawiła, to pytanie, które możemy postawić sobie także z naszymi uczniami, uczennicami. Własny przykład, szacunek, to jest to, co mam nadzieję, że uda się nam przekazać naszym podopiecznym. Ale proszę Państwa, żebyście Państwo mieli też takie poczucie, że wspieramy Państwa na rozmaite sposoby, także w tym trudnym czasie pandemii. Chciałabym wspomnieć tutaj jeszcze o projekcie, który przygotowało Centrum Edukacji Obywatelskiej. Mini zadania, czyli gotowe pomysły na lekcje online. Ponieważ mam nadzieję, że jeżeli Państwa jeszcze do tego nie przekonałam w czasie naszego dzisiejszego spotkania, to zyskacie Państwo taką pewność po zapoznaniu się ze scenariuszami, z materiałami, o których wspominałam wcześniej. Ta edukacja globalna wystarczy, że będzie wprowadzana drobnymi krokami, jakimiś małymi elementami do naszych zajęć, do naszych spotkań. Tutaj jedna z Pań napisała o tym, że są to też świetne pomysły na zajęcia świetlicowe. Rzeczywiście doskonały pomysł można również w czasie takich spotkań z naszymi uczniami, uczennicami poruszać takie kwestie. Natomiast te mini zadania, globalne wyzwania, to takie właśnie krótkie inspiracje do tego, jak i o czym możemy rozmawiać z naszymi podopiecznymi, także w czasie pandemii, także w czasie edukacji zdalnej. I proszę Państwa, na stronie, link przypominam, że zatrzymacie Państwa też w notatkach po tym webinarze, znajdziecie Państwo gotowe materiały, gotowe scenariusze do zajęć z rozmaitych przedmiotów, z WOS-u, historii, geografii, i tak dalej. Materiały są przeznaczone do różnych grup wiekowych. Jest tam, proszę Państwa, też opis, dla których klas, dla którego etapu edukacyjnego, ile czasu zajmuje zrealizowanie takiego scenariusza. Warto zatem po to sięgnąć. Przy okazji wspomnę też o innej publikacji, którą Państwo możecie znaleźć na stronach Centrum Edukacji Obywatelskiej. I są to inspiracje i pomysły na mini projekty w ramach programu Oby Młodzież. Tam też można sięgnąć jako właśnie po takie podpowiedzi, o czym możemy rozmawiać z młodzieżą, tak aby te elementy edukacji globalnej i tych problemów, z którymi się musimy wszyscy zmagać i pytań, na które sobie musimy odpowiadać, znalazły się także teraz w tym czasie. Natomiast, proszę Państwa, co jeszcze możemy robić z naszymi uczniami i uczennicami? Ja dzisiaj tylko zasygnalizuję tę kwestię tak krótko, bo chodzi, proszę Państwa, o projekty młodzieżowe. Więcej na ten temat będziecie Państwo mogli usłyszeć podczas trzeciego naszego webinaru i tam
dziewczyny, bo powiedzą bardzo dokładnie i na pewno będzie to niezwykle inspirujące. Ale proszę Państwa, takie projekty młodzieżowe da się prowadzić też online. Ja właśnie ze swoimi uczniami, uczennicami jesteśmy w trakcie realizacji. Ta forma bywa czasami wyzwaniem, natomiast jest to doświadczenie bardzo ciekawe. Też Centrum Edukacji Obywatelskiej może Państwa wesprzeć dzięki rozmaitym warsztatom dla młodzieży. Tutaj akurat są zdjęcia z zatoru, w którym prowadziłam razem z grupą młodzieży zajęcia w ramach programu Klimat to temat, jeszcze w czasach, gdy mogliśmy się spotykać. Natomiast tych warsztatów jest różne, jest wiele. Możecie Państwo też w ramach rozmaitych programów poprosić o to, żeby osoby właśnie z ramienia CEO przyjechały do Państwa, poprowadziły takie zajęcia. Też są takie warsztaty dla nauczycieli i warto w nich uczestniczyć. Natomiast nie, nawet jeżeli z jakiegoś powodu nie uda się nam uruchomić takiego dużego projektu i dużego działania rozciągniętego na przykład na kilka tygodni czy miesięcy, to można też te elementy edukacji globalnej wprowadzić w takie codzienne życie szkoły, wykorzystując do tego rozmaite okazje w ciągu roku. Ja przede wszystkim polecam, proszę Państwa, Tydzień Edukacji Globalnej, który zazwyczaj odbywa się właśnie w listopadzie. W ubiegłym roku miał miejsce między 19 a 25 listopada. Natomiast nam akurat to nieco kolidowało z próbnymi maturami, no ale też, proszę Państwa, w ciągu roku szkolnego jest wiele innych takich dni, które są okazją do tego, żeby wspólnie zorganizować właśnie jakieś działania, które będą poszerzały znajomość osób z naszego otoczenia. I tutaj Państwo macie wypisane tylko niektóre. Światowy Dzień Wody, Dzień Afryki, Międzynarodowy Dzień Pokoju czy Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Natomiast można byłoby to dołączyć jeszcze wiele innych dni morza, Dzień Ziemi i tak dalej. Informacje na temat takich właśnie świąt czy okazji znajdziecie Państwo na stronach Centrum Edukacji Obywatelskiej, na blogu, także zapisując się na nasz newsletter, ale jest na przykład też taka strona ekokalendarz, można tam zerknąć i sobie z dużym wyprzedzeniem zaplanować, co i kiedy chcielibyśmy z naszymi podopiecznymi zorganizować, a zorganizować można rozmaite działania, czy to debaty, czy pokazy filmowe, zaproszenie gości, gry i tak dalej. Ja nie będę teraz tego tematu tak szeroko omawiała, ponieważ na trzecim spotkaniu na pewno Państwo będziecie mogli posłuchać na ten temat o wiele więcej. Natomiast jako Centrum Edukacji Obywatelskiej też organizujemy dla Państwa rozmaite wsparcie i warto z niego korzystać. Szczególnie polecam ogólnopolską prezentację projektów młodzieżowych, która też będzie miała miejsce w tym roku, ponieważ CEO działa mimo przeszkód. Dostaniecie Państwo też linki. Jednym z nich będzie link do strony Centrum Edukacji Obywatelskiej i do wyszukiwarki materiałów edukacyjnych, gdzie będziecie Państwo mieli dostęp do tych materiałów, o których dzisiaj wspominaliśmy, ale także do wielu innych, o których po prostu nie zdążyliśmy dzisiaj powiedzieć, ale są one warte do tego, żeby się z nimi zapoznać, bo są tam publikacje takie tekstowe i rozmaite filmy, do których można sięgnąć na swoich zajęciach, więc gorąco do tego zachęcam. Nie będę teraz się rozwodziła na temat projektu, ale będziecie Państwo mieli okazję spotkać się z koordynatorką nowego, fantastycznego projektu, który przygotowuje Centrum Edukacji Obywatelskiej One Planet for All, więc już teraz tylko tak uchylę rąbkę tajemnicy. I proszę Państwa, na stronach Centrum Edukacji Obywatelskiej i są informacje o edukacji globalnej, ale właśnie też rozmaite materiały. Powoli czas, który mamy przeznaczony na to spotkanie, dobiega końca. Natomiast warto podsumować to, o czym sobie powiedzieliśmy do tej pory. Przypomnę tylko, że przyjrzeliśmy się i przypomnieliśmy sobie definicję edukacji globalnej, czyli
takiej edukacji łączącej w sobie rozmaite zagadnienia, kładącej szczególny nacisk na tą edukację obywatelską i na wychowanie, ale nie tylko, pokazującą pewne globalne współzależności, czyli to, jak rozmaite sfery, obszary naszego życia przenikają się i jak różne rzeczy na nie wpływają. Mam nadzieję, że jesteście Państwo przekonani też do tego, że da się uczniom przekazać, że także oni dzięki swoim wyborom, mniejszym, większym, mają wpływ na to, co się dzieje i wokół nich, i wokół też osób z innych krajów, z innych regionów świata. Wyjaśnijmy sobie pojęcia globalnej północy i globalnego południa, które są pojęciami neutralnymi znaczeniowo. Oznaczają te rejony świata, które różnią się, ale są to różnice stanowiące też niejednokrotnie ich siłę, ich potencjał i będące taką inspiracją. Natomiast o tych różnicach warto oczywiście mówić z dużym szacunkiem, z dużą tolerancją. Powiedzieliśmy sobie o celach zrównoważonego rozwoju, jako o celach, które mam nadzieję, że uda się nam jednak zrealizować do 2030 roku. Mamy jeszcze przed sobą parę lat i oby było tak, że rzeczywiście to zadanie uda się nam spełnić. Asia mówiła też o tych współzależnościach w dobie koronawirusa, które no, wpływają na nas wszystkich tak naprawdę. I to, co się dzieje w naszej rzeczywistości tutaj znajduje odbicie tak naprawdę na całym globie, w rozmaitych kontekstach, w rozmaitych obszarach. I staraliśmy się Państwu też pokazać, w jaki sposób można włączyć elementy edukacji globalnej w szkole. Oczywiście to, o czym dzisiaj mówiliśmy, to jedynie taka krótka inspiracja, zasygnalizowanie pewnych rzeczy. Mam nadzieję, że będzie to dla Państwa też taki impuls do tego, żeby zgłębiać temat. Przypominam, że Centrum Edukacji Obywatelskiej oferuje swoje wsparcie i pomoc na rozmaitych płaszczyznach. Natomiast już teraz pragnę Państwa zaprosić na następne webinary, które będą miały miejsce za tydzień i za dwa tygodnie. Nie wyświetla mi się prezentacja, ale to nic nie szkodzi, ponieważ jest już w zasadzie, zbliżamy się do końca. Natomiast proszę Państwa, czy Państwo macie jakieś pytania? Ja sobie teraz tutaj przewinę do tego trybu zadawania pytań. Proszę Państwa, linki, materiały, także te, których nie zdążyliśmy dzisiaj Państwu wgadać, czy nie zdążyliśmy w takim sensie, że nie, po prostu nie byłoby czasu na to, żeby je wszystkie omówić, świadomie z nich zrezygnowaliśmy, dostaniecie Państwo dostęp do nich po webinarze. Jeszcze się zastanawiamy, w jakiej formie, ale Marta na pewno tutaj to Państwu w jakiś sposób przekaże. Podobnie będzie dostępne nagranie dzisiejszego spotkania, więc ci z Państwa, którzy z jakiegoś powodu nie mogli być z nami od samego początku, proszę się nie martwić, nic Państwo nie straciliście. To nagranie będzie dostępne na kanale YouTube prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, więc będzie można je odczytać, będzie można je obejrzeć także później. Podobnie jak dwa następne webinary, na które zapraszamy. Otrzymacie Państwo także mailem informacje o certyfikatach czy o zaświadczeniach o uczestnictwie w naszych spotkaniach. Czy będą warsztaty dla młodszych? To jest pytanie już do Marty. Natomiast wśród tych materiałów, o których dzisiaj wspominaliśmy, znajdzie Pani też takie materiały, inspiracje dla tego pierwszego etapu edukacyjnego, tak, dla tych klas 1-3. Postaramy się, żeby te linki tam były też dla Pani przygotowane. Tutaj jeszcze pytanie chyba do Asi o to, czy widziała Pani, ile tam się robi testów od Pana Dawida. Myślę, że ten temat, tak jak Asia zaznaczyła, jest rzeczywiście bardzo szeroki i moglibyśmy na ten temat dyskutować jeszcze wiele. Jakie Państwo macie jeszcze ewentualnie pytania?
to bardzo proszę o jeszcze opublikowanie. Jeżeli coś zbudzę Państwa wątpliwości, chcielibyście Państwo dopytać o coś, to jest jeszcze na to czas. Tutaj tak, dobrze. To w takim razie, proszę Państwa, jeżeli na razie Państwo nie macie pytań, to ja jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam na drugie spotkanie, które odbędzie się za tydzień, 26 maja, również o godzinie 17, oraz na trzeci webinar, który będzie miał miejsce za 2 tygodnie, 2 czerwca, także o godzinie 17. Zaproszenie na to wydarzenie otrzymacie Państwo w mailu, tak podobnie jak było przed dzisiejszym naszym spotkaniem. Natomiast gwarantuję, że będzie bardzo ciekawie, bardzo inspirująco, ponieważ wiem, co zaplanowały już dziewczyny, więc gorąco zachęcam do udziału na żywo. Natomiast nagranie z tamtych webinarów również będą dla Państwa upublicznione. Natomiast proszę Państwa, jeżeli ktoś z Państwa chciałby być na bieżąco z informacjami publikowanymi przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, to gorąco zachęcam do zapisania się na nasz newsletter pod adresem co.org.pl/newsletter, ale można również śledzić nasz profil na Facebooku. Gorąco do tego zachęcam, będziecie Państwo na bieżąco. Tam będą się też pojawiały informacje o nowych projektach, w których warto naprawdę uczestniczyć. Ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. Mam nadzieję, że był to dla Państwa taki czas rzeczywiście dobrze spędzony. Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce, także z niektórymi z Państwa na kursach czy w rozmaitych projektach. Jeżeli Państwo nie macie pytań, to bardzo dziękuję i zapraszamy na spotkanie za tydzień. Do widzenia!